No się Damian z tej strony, a dzisiaj temat y, treningu. Naprawczego, czyli temat do którego zabierałem się jak pies do jeża, i przez długi czas nakombinowałem no, po prostu. Myślałem, żeby rozbić to na kilka odcinków, zrobić do tego jeszcze wersję tekstową, którą bym wrzucał na Facebooka. Jednak trochę czasu brakowało, trochę chęci i ostatecznie nie podobało mi się to nic z tego nie wyszło więc uznałem że jeżeli nie jestem w stanie przekazać wam najważniejszych informacji na bieżąco to po prostu się do tego nie nadaje. także ten odcinek to jest taki mój swoisty test i jeżeli macie obiekcje no to zapraszam do sekcji komentarzy ewentualnie jeżeli ktoś nie chce się wypowiadać Publicznie to zapraszam do opisu, gdzie podany jest mój mail. Więc zaczynamy. Trening naprawczy, moim zdaniem, jest to trening, który ma na celu poprawę pewnych rzeczy, funkcji, możliwości naszego ciała, które limitują nas. Do jak najbardziej efektywnego progresowania w sile, czy też w hipertrofii, czy też w innych cechach, jakie chcemy sobie wypracować. Więc jest swego rodzaju przygotowaniem do właściwego treningu. To jest oczywiście bardzo ogólnikowe podejście. Niemniej jednak temat jest bardzo skomplikowany. I o ile cały czas się mówi o tym, że dobry trening powinien być spersonalizowany, powinien się odnosić do potrzeb oraz problemów konkretnej osoby. To moim zdaniem trening stricte naprawczy jest jeszcze bardziej związany z tą tak zwaną personalizacją danego treningu. Bo o ile, bo ile mamy do czynienia z osobą zdrową ruchowo, to większość planów, nawet takich gotowców, które krążą po internecie. Zda egzamin. Po prostu będziemy progresować, ponieważ jest to uśrednione, mniej więcej oparte na temat na przepraszam, mniej więcej oparte o przeróżne zdobycze, nauki, badania itd. i tak dalej tabele wykresy i inne rzeczy, to sam trening naprawczy. W momencie, jeżeli mamy do czynienia z osobą z pewnymi dysproporcjami w sile, czy też z innymi problemami, do których jeszcze wrócę, to jest po prostu treningiem dużo bardziej skupiającym się na tym, co dana osoba w danym momencie potrzebuje. I teraz tak. Jakie są cele treningu naprawczego? I to jest dosyć ważne. Swojego czasu dużo mówiło się o tak zwanych słabych ogniwach, i to jest oczywiście cały czas aktualne. Niemniej jednak, e, nadal sporo osób uważa, że słabe ogniwa to jest tylko i wyłącznie kwestia dysproporcji siłowych danych mięśni. Osłabionych mięśni niewydolnych, źle zaktywowanych itd. Tak tak ale, ale to jest tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ możemy mieć problemy z innymi cechami niż tylko siła mięśni, czyli na przykład braki w mobilności. Jeżeli akurat chcemy sobie zaimplementować do treningu tak zwane Wzorce ruchowe podstawowe, czyli przysiad, martwy ciąg i wyciskanie leżąc, no to nie zawsze mamy odpowiednią mobilność, żeby wykonać prawidłowo dane ćwiczenie. Jeżeli nam zależy na wykonaniu na przykład ohs i limituje nas mobilność w stawach, w stawach w kompleksie barkowym, no to trzeba na, nad tym popracować, a potem dopiero wykonywać overhead skład. Co jeszcze? Problemy, które nas limitują, mogą wynikać na przykład z braku kontroli motorycznej, czyli po prostu z braku umiejętności posługiwania się własnym ciałem, tak aby prawidłowo wykonać dane ćwiczenie. Więc jeżeli na danym ćwiczeniu nam zależy, czy też na danej grupie ćwiczeń, no to musimy tą kontrolę motoryczną poprawić. Może również. Wynikać pewien problem ze źle wykonywanego tak zwanego wzorca ruchu. Czyli po prostu wykonujemy jakieś ćwiczenie źle i trzeba sprawić, aby to ćwiczenie było wykonywane dobrze różnymi metodami, aby móc dalej progresować i rozwijać się w danej dziedzinie, na której nam zależy. Wezmę tutaj jako przykład, jak zwykle, trójbój siłowy, prawda? W trójboju musimy wykonywać martwe ciągi, przysiady, wyciskanie, leżąc w ten lub w inny sposób. Jeżeli nie jesteśmy w stanie wykonywać tych ćwiczeń poprawnie, na tyle, na ile pozwalają nam nasze warunki fizyczne. No to trzeba popracować nad różnymi cechami, które nas limitują w prawidłowym wykonywaniu tych ćwiczeń. To również może się wiązać z innymi sprawami. Jeżeli na przykład zależy nam na treningu hipertroficznym, na po prostu rozbudowie własnej muskulatury. Na, na tym, żeby fajnie wyglądać nawet na, na plaży, a nie jesteśmy w stanie wykonywać pewnych e, ćwiczeń, bądź też nie jesteśmy w stanie zaktywować pewnych mięśni, no to również tutaj plan naprawczy przychodzi nam z pomocą. E, Często bywa tak, że osoba, zanim zacznie na poważnie trenować na siłowni, na poważnie dokładać tego ciężaru, no to musi przepracować kilka tygodni bądź też kilka miesięcy na przeróżnych wariacjach ćwiczeń, które mają im pomóc w tym, aby przejść do tej takiej bazy, z którą mielibyśmy do czynienia z zupełnie zdrowym ruchowo człowiekiem. A takich jest mało. E, więc trening, siło, trening e, naprawczy również ma tutaj swoją rację bytu. Ja wspomniałem wcześniej o e, wzorcach ruchu, prawda? E, od których powolutku się odchodzi ponieważ wiadomo, każdy z nas jest inny, każdy ma inne potrzeby i to jest tutaj kluczowe. Nie każdy na przykład musi wykonywać idealnie martwy ciąg klasyczny, prawda? Nawet jeżeli chodzi o trójbój, no to można w jakimś sensie obejść pewne ograniczenia, aby móc wykonywać dany bój na zaliczenie. I i tutaj jest taka pułapka, bo jeżeli ktoś się uczepi tego, że każdy zdrowy, ruchowo człowiek musi wykonywać przysiad ATG, na przykład Hajbar ATG, taki jak robią topowi dwuboiści, no to może się sparzyć. Może się sparzyć ze względu na to, że nie każdy na przykład ma odpowiednie predyspozycje pod względem budowy kośćca, aby wykonywać taki przysiad. No i to już jest kwestia indywidualna, tak jak już mówiłem, ale jeszcze bardziej zindywidualizowany powinien być trening naprawczy, aby jak najbardziej zbliżyć człowieka do odpowiedniego Wzorca ruchowego, który mój jest w tym momencie potrzebny. I teraz wracając do wzorców ruchowych, swojego czasu mówiło się właśnie o tych trzech podstawowych rzeczach: jak martwy ciąg, przysiad ze, sztang ze sztangą, czy też wyciskanie leżąc na ławce poziomej. Ale tych wzorców jest dużo, dużo więcej, jeżeli mamy na przykład nawet pomniejsze ćwiczenia, jak uginanie ramion ze sztangą, jak, nie wiem, przysiady ze sztangą na wyciągniętych rękach, tak zwane overhead squats, no to... W niektórych dyscyplinach, czy też w niektórych e, momentach jest nam to potrzebne. Nie potrafimy wykonać właściwego ćwiczenia, więc trzeba naprawić problemy, które nas limitują. E, I teraz tak. E, słabe ogniwa. Jest to temat, który przewijał się wielokrotnie. Nadal. E, w mniemaniu niektórych osób jest to tak zwany święty Graal, prawda mówi się o tym, że jesteś tak silny, jak jest silne twoje najsłabsze ogniwo, ale na razie, ale należy patrzeć na to trochę szerzej, bo sporo osób nadal uważa, że słabe ogniwa to są tylko osłabione mięśnie. Ja na to patrzę troszeczkę inaczej. Bo w momencie, jeżeli nam brakuje jakiejś cechy, która nie pozwala nam na właściwe progresowanie, to już jest nasze słabe ogniwo. Jeżeli na przykład jesteś grubasem jak ja i sapiesz przy: Trójkach na 80% Twojego maksa, no to już jest coś nie tak. Jeżeli masz jakieś problemy z omdleniami, na przykład, albo, albo z jakimś nadmiernym wzrostem ciśnienia krwi, wykonując jakieś Proste serie, które powinieneś robić z palcem w przysłowiowej dupie, to, to już jest coś nie tak. Trzeba to w jakiś sposób naprawić, i e, moim zdaniem plan naprawczy może równie dobrze polegać na poprawie kondycji i wydolności neuromuskularnej, jak i na naprawie e, niewydolnych mięśni. E, także tak. Trening naprawczy e, może być związany z mm, poprawą pewnych parametrów, może być to zwiększenie objętości, może być to e, poprawa funkcji motorycznych, czyli umiejętności posługiwania się własnym ciałem, e, które no, i ta cecha, ta cecha generalnie może również wynikać z e, na przykład osłabionych mięśni. Też, te, też to może, e, może tak być, że mm, nie mamy tej kontroli, ponieważ coś w naszym e, aparacie ruchu nie działa. Nie? E, i to jest wszystko powiązane. To jest wszystko powiązane, więc, więc jak już wspomniałem, to nie jest prosty e, temat do omówienia. Ale tak. Może wynikać na przykład z problemy, mogą wynikać na przykład ze źle opanowanego wzorca, o czym już wspominałem, mogą wynikać z, z jakichś urazów po prostu, które trzeba naprawić albo jakoś zaleczyć. I tutaj właśnie tutaj właśnie wchodzi Cały element podejścia indywidualnego. Bardzo często, właściwie zawsze, jeżeli już decydujemy się na wprowadzenie treningu naprawczego, to kluczową kwestią jest właściwa diagnoza wszelkich problemów. Weźmy sobie taki przykład. Mamy gościa, bądź też dziewczyna, która e, doznała urazu w wyniku jakiegoś wypadku, e, przeszła jakiś zabieg, bądź też przeszedł jakiś zabieg, no i trzeba po tym zabiegu doprowadzić go do, e, no, doprowadzić go do pełnej sprawności, bądź też takiej sprawności, która mu pozwoli Zdrowo i bezpiecznie progresować siłowo. No, i co w tym momencie trzeba zrobić? No przede wszystkim, jeżeli jesteś fizjotrenerem albo po prostu fizjoterapeutą, który też rozpisuje tlany, plany treningowe, no to zaczynasz od diagnozy. I tutaj może być różnie. Diagnoza może. Może wykazać, że jakieś mięśnie są niewydolne, że y, są jakieś urazy w tym momencie. Można też się wybrać do lekarza, wykonać specjalistyczne badania, jak na przykład MRI, y, zobaczyć, czy nie mamy jakiejś tendiopatii. Czy, czy jakieś mięśnie nie są naderwane? Czasami jest tak, że po prostu mięśnie są całe, ale y, jedna część jest niewydolna, a czasami jest tak, że na przykład wszystkie mięśnie są wydolne po przeprowadzeniu szeregu y, testów. Y, ale wymagają jakiejś aktywacji, bo na przykład układ nerwowy nie działa tak jak należy. Może być tak, że właśnie brakuje nam mobilności, ponieważ mięśnie po urazie są bardzo pospinane i jednocześnie niewydolne, więc to, kurczę, to się. Naprawdę wiele elementów yy, składa się często yy, składa się często w jedną kupę i należy podejść do tego całościowo. Zatem w treningu naprawczym kluczową sprawą będzie odpowiednie zdiagnozowanie danej osoby pod przeróżnymi kątami, nie tylko niewydolnych mięśni, osłabionych, ale również kontroli motorycznej, analizy wzorca ruchu i tak dalej, i tak dalej. Co powinien zawierać odpowiedni trening naprawczy? Zacznijmy od doboru ćwiczeń. I tutaj, jeśli chodzi o dobór ćwiczeń, często mamy do czynienia z nie tylko ćwiczeniami rozciągającymi, nie tylko ćwiczeniami aktywacyjnymi czy też wzmacniającymi pod kątem tak zwanych ćwiczeń akcesoryjnych, ale również mamy często do czynienia z regresjami danych wzorców ruchowych. Jeżeli ktoś na przykład nie jest w stanie wykonać właściwie martwego ciągu w tej czy w innej wersji, bo limituje go mobilność, i e, dźwigając z ziemi po prostu się garbi w odcinku lędźwiowym no to warto w tym momencie zastosować e, na przykład e, blok pule czy też szlak pule co kto woli, co, co kto może wykonać to też jest ważne e, no i jeszcze jedną e, taką Rzeczą, którą można wprowadzić jako regresja ćwiczenia, jest tempo. Mi się wydaje, że przysiad z długą pauzą na, na samym dole jest już zupełnie innym ćwiczeniem niż zwykły przysiad, jaki wykonujemy na zawodach w trójboju siłowym ponieważ w innej fazie aktywuje dane mięśnie i tak dalej i tak dalej no wymaga zupełnie innego podejścia, zupełnie innych umiejętności, jeżeli na przykład robimy sobie przysiad w tempie 3 2 1 0, no to będzie to wyglądało zdecydowanie inaczej i pod kątem e Aktywacji i pod kątem e, obciążenia samego e, niż taki zwykły odbijany przysiad na zaliczenie, czy też nawet przysiad ATG. E, I tutaj pracujemy nad wzorcem ruchu, co jest często bardzo ważne. Bo mamy samą mechanikę zachowaną. E, i uczymy się wykonywać ten e, bój na nowo, ale e, dodatkowo mamy wprowadzane utrudnienie w postaci tempa e, jest dłuższe napięcie mięśniowe, e, na przykład e, siły ścinające działające na e, kolana na ścięgna e, w stawie kolanowym są już troszeczkę bardziej niwelowane w momencie, jeżeli wykonujemy długą pauzę. Nie ma tego momencie, momentu odbicia, tego szarpnięcia. Co może też być bardzo ważne, jeżeli ktoś ma na przykład problem z tymi ścięgnami. Niweluje ten cykl rozciągnięcie-skurcz, czyli, czyli siłę, która wykorzystuje sprężystość ścięgien i mięśni i pozwala nam po prostu dźwigać więcej, więc dźwigamy mniej, ale wysiłek może być porównywalny do takiego normalnego przysiadu na maksa. Także... Dobór sam ćwiczeń nie tylko e, powinien się skupiać na e, wariacjach mechanicznych, ale również na e, doborze odpowiedniego tempa, jeżeli w tym wypadku jest to potrzebne. E, ja to jeszcze raz powtórzę. E, dane ćwiczenie z wprowadzeniem innego tempa niż jest to e, docelowe. To już jest właściwie trochę inne ćwiczenie. E, jeszcze jedna sprawa, wracając do tego wzorca ruchu e, oraz kontroli motorycznej. E, wykonywanie ćwiczeń akcesoryjnych, które mogą e, być właśnie m, podstawą e, treningu m, naprawczego moim zdaniem powinno być jak najbardziej bliskie docelowym ćwiczeniom jakie chcemy wykonywać na planie na przykład typowo siłowym czyli jeżeli mamy jakieś tam pomniejsze problemy związane na przykład z mobilnością albo, albo z brakiem kontroli motorycznej to warto jest Zastosować takie wariacje e, danego boju, żeby były jak najbardziej związane z docelowym ćwiczeniem, jakie chcemy w końcowej fazie wykonywać. E, czyli przykładowo. Robimy sobie właśnie siady z dłuższą pauzą albo z jakąś spowolnioną ekscentryką, żeby tego szarpnięcia nie było, jeśli mamy problemy z kolanami, jeżeli mamy na przykład problemy z, z zastosowaniem tłoczni brzusznej, tego tak zwanego manewru walslawy. To, to również jest to przydatne, bo mając. Te kilka sekund na wykonanie danego ćwiczenia poprzez wprowadzenie tempa odmiennego od tego docelowego, no to możemy się bardziej skupić na prawidłowym wykonywaniu ćwiczenia. No, to jest logiczne, tak? Mamy więcej czasu, żeby coś przemyśleć, żeby się skupić na tym, no to wykonujemy to lepiej. I to yy, może, choć nie zawsze musi się przełożyć na dalszy progres bo, no bo jeżeli jesteśmy w stanie dokładać ciężaru robiąc siady z długą pauzą to myślę, że to się przełoży na wynik w takim normalnym odbijanym siadzie i teraz tak poza doborem samych ćwiczeń, tempa, wariacji e, z obniżoną bądź też zwiększoną e, z obniżonym bądź też zwiększonym zakresem ruchu. E, bo zwiększony zakres ruchu też może nam pomóc, prawda, nie bez powodu. E, korzysta się z, z takich wariacji treningowych, jak na przykład ciągi z deficytu albo zastosowanie jakiegoś, jakiegoś specjalistycznego gryfu, bądź też hantli, jeśli chodzi o wyciskanie leżąc. Też może nam to pomóc. Zmniejsza to de facto ciężar, jakim operujemy, ale, ale wcale nie zmniejsza trudności wykonywania danego ćwiczenia. I teraz przechodzimy do kolejnego. Do kolejnego punktu, czyli odpowiedni dobór parametrów treningowych. I, i to jest mega ważne, e, ponieważ trening naprawczy musi nam dać jakiś efekt, to musi dojść do progresywnego przeładowania. A jeżeli e, ktoś pójdzie w tą stronę, już wiele razy się spotkałem, z tego typu e, myśleniem że żeby zdjąć maksymalnie dużo ciężaru ze sztangi po prostu korzystać z minimalnych obciążeń i tylko trenować sobie zarzec ruchowy to to często prowadzi do pułapki e, do takiej pułapki która e, sprawia że my jesteśmy w stanie nie wiem pustą sztangą wykonać elegancko jakiś ruch, ale jak się okaże, że dowalimy trochę ciężaru, no to nagle ten ruch się psuje znowu i nie wiemy, co się dzieje. Jesteśmy po prostu tacy zagubieni w tej całej sytuacji, bo jak to jest, jak ja z samym kijem jestem w stanie wykonać prawidłowy przysiad, a jak wrzucę tam, nie wiem, 100 kilo na sztangę, to już, to już się garbie. Przykładowo, nie? Także same parametry treningowe powinny być dobrane zachowawczo, owszem, ale, na, ale sam ciężar, przykładowo, sam ciężar czy objętość powinna być na tyle duża, abyśmy mieli jakikolwiek wysiłek z wykonywania tego ćwiczenia, aby aktywować. Również te tak zwane wysokoprogowe jednostki motoryczne, by jak najbardziej zbliżyć wykonywanie danego ćwiczenia, danego boju do tego, co będziemy robić we właściwym bloku siłowym. I oczywiście podkreślę tutaj jeszcze jedną kwestię. Sama intensywność, czy objętość nie powinna być za duża, powinna być dobrana odpowiednio, tak aby e, człowieka stymulować do wzrostu siły czy też masy mięśniowej, e, ale nie na tyle duża, aby mogło dojść do. E, aby mogło dojść do na przykład odnowienia się urazu, bądź też no, po prostu działamy, działamy jak najdalej do upadku, ale na tyle mocno, na, na tyle ciężko, żeby mieć z tego jakikolwiek progres. I to moim zdaniem jest ważne. Oczywiście zdarzałem się sytuacje, że człowiek jest tak bardzo rozwalony, że. E, trzeba po prostu wprowadzić szereg pomniejszych ćwiczeń rozbić te wszystkie boje na e, poszczególne e, na poszczególne ćwiczenia i, e, i wzmacniać po prostu w izolacjach e, przeróżne mięśnie itd. itd. No, ale to e, ciężko będzie wtedy wypracować odpowiedni wzorzec ruchowy ciężko będzie wtedy e, Świadomie wykonywać dany bój. Więc o ile to możliwe, to jest ważne, o ile to możliwe, o ile dany człowiek jest w stanie to wytrzymać, jest w stanie to wykonać bez bólu, bez, bez jakichś problemów, no to zbliżamy ćwiczenia wykonywane w trakcie treningu naprawczego jak najbardziej do docelowych ćwiczeń, jakie będziemy wykonywać w bloku siłowym bądź też hipertroficznym chociaż no wiadomo, hipertrofia to jest kwestia taka, że możemy rozbić sobie na na, na przeróżne mniejsze wariacje dane ćwiczenia wykonywać je w różnych zakresach ruchu i tak będzie dobrze ale Yy, znacznie to utrudni po prostu progres z, z racji tego, że no, w, zamiast wykonywać jedno ćwiczenie wykonujemy ich na przykład pięć to wiadomo yy, zajmuje to zdecydowanie więcej czasu niż normalnie yy, także yy, podsumowując tą tą część materiału yy, intensywność Częstotliwość oraz objętość danych treningów należy dobrać tak, e, aby dany człowiek nie miał problemu z wykonywaniem ćwiczenia, miał odpowiedni zapas, e, na tyle duży, żeby, żeby sobie spokojnie progresować dalej, bo progres też jest ważny. Bez progresu nie ma wzrostu, więc wiadomo też nie wzmocnimy danych e, słabych e, stron naszego organizmu, jeżeli e, nie będziemy dokładać czy to e, ciężaru, czy też e, objętości. No ale chodzi o to, po prostu, żeby trening był średnio lekki. Tak, umówmy się. E, w razie potrzeby rozbijamy, dane wzorce nam pomniejsze ćwiczenia ewentualnie można sobie zastosować taką metodę, że ćwiczenia główne traktujemy bardzo lekko, a pracujemy nad nad wzmocnieniem danych cech za pomocą ćwiczeń pomniejszych tak zwanych akcesoryjnych i to też też może mieć y, całkiem niezły sens no w każdym razie y, jeśli chodzi o parametry treningowe to muszą być dobrane znowu indywidualnie y, bo y, przeróżne problemy jakie nas spotykają y, związane właśnie z możliwościami naszego aparatu ruchu wymagają indywidualnego podejścia i to znowu jest, znowu jest indywidualne wszystko. I bardzo mi przykro, nie jestem w stanie wam podać jakiegoś złotego środka, jakiegoś złotego, złotej metody, aby się naprawić. No ale to, sorry, no wszystko zależy od danego problemu, danego człowieka, od tego co, co mu się przydarzyło, że nie może normalnie trenować. Eee, kolejna sprawa. Z czym można łączyć trening naprawczy? I to też nie jest do końca tak, że ktoś ma trening naprawczy, no to przychodzi na siłownię, robi te wszystkie y, dziwne i choro nazywające się ćwiczenia w y, przeróżnych wariacjach, w jakichś tam y, dziwnych... Y, 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 Dziwnych parametrach, związanych np. z stępem i tak dalej, i tak yy, dalej, że, że się roluje, rozciąga się milion razy. To nie, nie do końca musi tak wyglądać, bo czasami jest tylko jedna rzecz do yy, poprawy. I można to wpleść w spokojnie w e, plan objętościowy, przykładowo, yy, i sobie z tym spokojnie progresować. Yy, ja właśnie jestem skłonny do tego, aby yy, aby łączyć plan naprawczy z czymś, co załóżmy, nazwijmy to jako e, zachowawcza hipertrofia. Czyli ciężar w miarę wymagający, spora objętość, ale też nie za duża, żeby się nie zajechać. E, ćwiczenia specjalistyczne, które są konieczne do tego. E, no i progres. Tutaj nie ma, nie ma, jakby to powiedzieć, ucieczki od tego, ponieważ wykonując jakieś ćwiczenia na bardzo małym ciężarze przez kilkadziesiąt tygodni, raczej siły nie wzmocnimy, chyba że będziemy progresować w inny sposób. Tak czy inaczej, jakiś rodzaj progresji musi być. Zastosowany. Biorąc pod uwagę na przykład pracę nad mobilnością, no to wracamy do tego ziomeczka, który ma na przykład problem z wykonaniem ciągu klasycznego. No to sięgamy po blok No i z czasem z tygodnia na tydzień powiedzmy, że ciężar pozostaje taki sam. Ewentualnie czasem można coś zmienić, zmniejszyć, zwiększyć, zależy też znowu od człowieka. No ale prog progresujemy głównie w zakresie ruchu. No bo to nas w tym momencie interesuje. Jeżeli ktoś nie jest w stanie wykonać ćwiczenia w pełnym zakresie ruchu, a mu na tym zależy i musi to robić, jeżeli chce na przykład stanąć na podejście trójbojowe, no to Główny progres w momencie, jeżeli diagnozujemy braki mobilności, to główny progres skupia się na zwiększaniu zakresu ruchu. Czyli ten blok jest coraz niższy, yy, aż dojdziemy do, sy do takiej yy, sytuacji, że, yy, że robimy już martwy ciąg z ziemi. I i tyle na temat progresu. Na razie, przynajmniej może mi się coś przypomni, to jeszcze e, o tym powiem. E, po raz kolejny podkreślam mega wagę e, samej diagnozy, bo, bo jeżeli nie wykryjemy, z czego wynika problem, no to nie wiemy, nad czym pracować. Działamy po prostu na oślep. A jeżeli działamy na oślep, to działamy nieskutecznie, i taki plan naprawczy jest po prostu kandupy dupy rozbić. I oczywiście są wariacje ćwiczeń, które, które pozwalają, oczywiście, przy uwzględnieniu odpowiednich parametrów treningowych, jak objętość i intensywność, mają możliwość rozwijania, rozwijania wielu cech na raz i naprawiania kilku rzeczy na raz. To jest po prostu na zasadzie, że OK, zrób, zrób to, to może coś tam się naprawi. Tak? No, nie wiemy, czy na przykład sprawa wynika z z braku mobilności czy z braku kontroli motorycznej no to jednak e, robiąc jakieś e, bardzo złożone ćwiczenie, które możemy wykonać e, wielokrotnie. E, no to jesteśmy w stanie naprawić pewne e, pewne rzeczy. No ale jednak mimo wszystko, mimo wszystko e, bardzo ważną rzeczą jest diagnoza. I też się spotkałem z wieloma takimi planami, czasami nawet rozpisywanymi przez kogoś, kto nazywał się fizjoterapeutą, że, że po prostu było nawtykane wszystko. Wszystko. Po prostu to wyglądało tak, jakby człowiek nie, wiedział, nie widział, gdzie jest problem, więc zróbmy sobie 10 ćwiczeń zamiast dwóch, może któreś tam zadziała, nie? Dlatego po raz kolejny podkreślam wagę diagnozy. I, i ja, ja sam no miałem do czynienia z paroma takimi przypadkami, że e, że był, prawda, uraz, jakiś tam wypadek czy coś, to, to nie czerowałem, że zaraz wymyślę jakieś, jakąś magiczną metodę, po prostu. E, po prostu sugerowałem, żeby pójść do fizjoterapeuty, zrobić sobie jakieś odpowiednie badania, które są konieczne. Konsultowałem się potem z tym fizjoterapeutą, po to, aby, aby rozpisać plan. Dawałem mu też ten plan do oceny, do zatwierdzenia, jeżeli było ok, no to spoko, jeżeli nie, to coś poprawiałem. Po prostu sam nie jestem w stanie wszystkiego zrobić, zwłaszcza jeżeli załóżmy działam, z, działam online z człowiekiem, który jest w innym mieście i nie jestem w stanie pilnować go na każdym treningu, prawda. Wiadomo, filmie treningowe są ważne w przypadku planów naprawczych i jeszcze ważniejsze niż w przypadku takich normalnych planów dla osoby zupełnie zdrowej. No to jednak konsultacja z fachowcem, który no zjadł zęby na, na pewnych sprawach i już dalej działanie według jego Wytycznych jest zdecydowanie bardziej skuteczne niż po prostu w działanie na pałę i łudzenie się, że o ja tu jestem najlepszym trenerem i, i spokojnie sobie z tobą poradzę. E, oczywiście są trenerzy, którzy sobie faktycznie dadzą radę z wieloma przypadkami. Bo e, trenują już kilkadziesiąt lat różnych ludzi, e, sami mają doświadczenie w fizjoterapii i tak No ale tutaj nie mówimy o tym. Zwłaszcza jeżeli próbujesz naprawić się sam i masz jakieś tam podstawowe e, pojęcie na temat treningu. E, także reasumując, e, z czym łączyć sam trening? E, naprawczy, ja bym to połączył z blokiem hipertroficznym, tak zwanym, po prostu blokiem objętościowym. Jeżeli mamy do czynienia z e, na przykład e, metodą sprzężoną, no to Repetition effort i tak dalej, tak dalej, oczywiście nie jestem specjalistą w metodzie sprzężonej, nie zjedzcie mnie zaraz za to, bo, bo sam tego nigdy nie, nie stosowałem. Ja się opieram tylko na e, rzeczach, które mówią ludzie mądrzejsi ode mnie w tej kwestii. Także e, ja bym się właśnie bardziej skupił na budowaniu objętości, na umiarkowanych ciężarach, które dają bodziec, ale na powtarzalności e, oraz e, no po prostu szlifowaniu techniki wykonywania ćwiczeń i bardzo powolnym progresie siłowym w tym momencie. No i teraz dochodzimy do momentu, kiedy dana osoba chce sprawdzić, czy jej trening naprawczy przyniósł jakieś efekty. I teraz możemy podejść do tego na przeróżne sposoby, a najlepiej jest podejść do tego mm, ostrożnie i całościowo. Czyli y, dana osoba przepracowała kilka, kilkanaście tygodni na naszym planie. Czuje się dobrze, dokładała y, powolutku ciężaru czy też powtórzeń. Y, ma jakieś efekty, nic jej nie boli zakresy e, ruchu się poprawiły i tak dalej, i tak dalej to wypadałoby to jakoś przetestować i tutaj pierwsza rzecz, jaka przychodzi na myśl to często jest po prostu trening maksów albo supra maksów e, przepraszam, albo submaksów. E, chodzi o to, żeby po prostu zrobić sobie jakieś trening zbliżony troszeczkę do tego maksa, możemy sobie to e, na przykład obliczyć na podstawie e, tabel Prilepina, ustalić jakieś tam 90% maksa e, no i rzucić takiego człowieka na dany trening. Ja bym jednak e, znowu posiłkował się e, opinią eksperta, ewentualnie jeżeli jesteście w stanie prze, przeprowadzić pewne testy na mobilność, stabilność czy też na wydolność danych mięśni samemu, no to jednak warto by było jeszcze raz przeprowadzić po prostu odpowiednią diagno diagnozę. Wysłać kogoś do fizjoterapeuty. Jeżeli na przykład ktoś miał problem ze zerwanym mięśniem, no to. Zasugerować mu, żeby jeszcze raz zrobił sobie badanie, które to, e, który, które ewentualnie może wykluczyć e, obecność. E, urazu bądź też, bądź też go potwierdzić, no bo w momencie, jeżeli mam na przykład faceta, który yy, naderwał sobie dwójkę, nie może, nie może normalnie trenować, przepracował yy, kilkanaście tygodni na planie naprawczym, który ma mój tą yy, dwójkę zastym yy, yy, zastymulować odpowiednio, żeby się yy, odbudowała, prawda, tam pracował właściwie, ale nie mamy stuprocentowej pewności, że ten mięsień jest zregenerowany, no to głupio by było go wrzucić na większy ciężar i sprawdzić, czy, a, czy, czy, czy się jeszcze bardziej porwie, nie? Także po raz kolejny diagnoza. I... W trakcie treningu naprawczego tą diagnozę warto zastosować kilkukrotnie. W zależności od tego, jak wielki problem mamy z danym osobnikiem. Nie wiem, czy coś jeszcze powinienem dodać w tej kwestii. Sami widzicie. Że o temat jest bardzo szeroki, i przede wszystkim skupia się na tym, żeby odpowiednio zdiagnozować danego osobnika, odpowiednio znaleźć po prostu słabe punkty, które należy w jego wypadku zastosować. Przepraszam, zastosować słabe punkty, to jest głupio powiedziane, ale y, znaleźć odpowiednio słabe punkty, które należy naprawić. Potem jeszcze raz sprawdzić, czy one zostały naprawione, u kogoś, kto się na tym zna. I potem ewentualnie zastosować jakiś y, mały y, test, który mu pozwoli. Zobaczyć, czy daje sobie radę w danym ćwiczeniu. No i w momencie, jeżeli taka osoba wykonała prawidłowo wszystkie ćwiczenia, na które jej zależy, jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań, no to wbijamy się na prawidłowy blok siłowy na małą ilość powtórzeń z dużym obciążeniem i może dalej sobie działać. Także pamiętajcie, w tej kwestii diagnoza jest kluczem, ona jest punktem wyjściowym do wszelkich działań. Ona jest najważniejsza w tej sprawie, ponieważ jeżeli nie wiemy, co się zepsuło, to nie jesteśmy w stanie nawet tego naprawić. Także. Dzięki za uwagę. Wpadajcie do e, opisu filmu. Na razie. Hej.